Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Mariusz Getka. Myślę, że większość z Was mnie zna, choć nie wszyscy kojarzą mnie z marką Savvish Gear. Dlaczego akurat ta marka oferuje wędkarzom morskim całe spektrum przynęt gumowych, przynęt dedykowanych do łowienia w morzu, a ponieważ ja uwielbiam eksperymentować, więc postanowiłem Wam też kilka tajników przedstawić. Kolejne nasze spotkanie poświęcone będzie budowie zestawów morskich. Jak przygotować zestaw morski? Chyba nie ma nic prostszego. Osobiście nie używam zestawów kupnych. Chcę mieć zaufanie do tego, na co łowię. Nie chciałbym stracić ryby życia przez to, że zawiedzie mnie jakiś element zestawu. Jest to bardzo proste i przy odrobinie wprawy myślę, że każdy z Was się nauczy. Zestaw oczywiście musi być zakończony krętlikiem, zagrawką z drugiej strony. Do tego doczepiamy przynętę główną, czy będzie to przynęta tego rodzaju, czy inna, to już zależy od Was. Na środku tego zestawu w odległości około pół metra do pół metra od przynęty głównej montuję krętlik, który jest przelotowy w dwóch płaszczyznach. Nie muszę używać przywieszki, natomiast jeżeli ich używam, to wygląda w ten sposób. Mogę przewlec w każdym momencie żyłkę zakończoną przywieszką. W związku z powyższym jestem przygotowany na praktycznie wszystkie ewentualności, jeżeli wędkuję. Czego używam do zestawu do robienia przyponów? Nie improwizujcie tutaj, nie adoptujcie żyłek, które są na co dzień używane, dlatego że woda morska potrafi destrukcyjnie działać na wszystko. Ja używam specjalistycznych linek przyponowych, grubość około pół milimetra, a uważam, że tego typu grubość przede wszystkim zapewnia nam bezpieczny hol każdej ryby, nie ma zerwań, nie używam cieńszych linek, dlatego że one się skręcają, zachowują się nienaturalnie. Jeżeli będziecie używać tego rodzaju linek, bądźcie spokojni o to, że nie stracicie żadnej ryby, którą wam się uda zaciąć.